O ile ja pamiętam, to negocjacje były dosyć długie, bo rozpoczęły się zaraz ze stanem wojennym, bo przecież obiecana była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł II naciskał, tak mi się wydaje, żeby to było w 1982 roku, a więc krótko po wybuchu stanu wojennego. No i wtedy te negocjacje przebiegały na różnych płaszczyznach. Myślę, że cały aparat państwowo-partyjno-państwowy był uruchomiony, żeby to jakoś powstrzymać. Były rozmowy na Wyższym Szczeblu, to znaczy arcybiskup Dąbrowski, ksiądz Orszulik i moje rozmowy z panem Jaruzelskim. Ciągle była sprawa daty. Rząd proponował przesunięcie tej daty na następny rok, i myśmy się zastanawiali, to był, to był problem nie tylko polski. Mi się wydaje, że nacisk ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy był, żeby data oś, rocznicy 600 lat Jasnej Góry żeby była uwzględniona, co sądzono, że doprowadzi do zniesienia stanu wojennego. Otóż to był pierwszy taki duży problem. Inny problem to, był, to była spotkanie z panem Wałęsą, Jana Pawła II, i to Ojciec Święty tu bardzo jasno postawił sprawę. No i trzecie to była, do jakich miejsc ma Ojciec Święty zawitać. Co do pierwszego. Były te naciski, żeby respektować tę datę, że rząd musi ustąpić. Ja skądinąd z moich rozmów wiedziałem, że, że to byłoby niekorzystne dla wizyty Ojca Świętego, bo ostatecznie wbrew tym prognozom oni by zezwolili na pielgrzymkę, ale tylko na Jasną Górę i koniec. Oni sobie nie mogli pozwolić wtedy, żeby, ojciec, żeby znieść stan wojenny, albo żeby Ojciec Święty mógł się poruszać w 1982 roku po całej Polsce. To byli, byli zdeterminowani i kto myślał inaczej, no to sądził, to nie znał dobrze sytuacji. Ja sam pamiętam, byłem w Rzymie w 1982 roku, kiedy już było wiadomo, że pielgrzymka będzie przesunięta. Tacy. Nacy pseudopolitycy trochę niegrzecznie nawet do mnie się zwracali, dlaczego jest zgoda Kościoła na przesunięcie, przecież można by naciskać, można było być twardy, to można było sobie mówić tak w Rzymie. Ojciec Święty rozumiał sytuację i na, na to przesunięcie się zgodził. Naturalnie, że wykluczono z góry Gdańsk, wykluczono Szczecin, a więc całe wybrzeże i także wschodnie, wschodnia granica, zwłaszcza Lublin. I myśmy się tak znowu specjalnie nie upierali przy tym, bo wiedzieliśmy, że tutaj upór się na nic nie zda, bo perspektywa jeszcze lat następnych, a i tak program był dosyć bogaty, <laughs> gdy weźmiemy. Warszawę i ta treści, które Ojciec Święty miał w Warszawie do wypełnienia, potem Niepokalanów, potem y, y, Poznań z, z beatyfikacją siostry Urszuli Leduchowskiej. Potem Katowice przecież już wchodziły wtedy w grę. No, Jasna Góra oczywiście, y, potem y, Kraków. Kraków i, i te okoliczne parafie pod, podkrakowskie. Napięcie było bardzo duże, zwłaszcza z Solidarności, która wtedy była silna, i rozmowa i spotkanie z Lechem Wałęsą. Ja pamiętam, że, że sam bym zdecydowany, skoro nie, chcę, nie chcą rządu stąpić i doprowadzić do spotkania z Wałęsą, no to nie, to ja telefonicznie z Jaruzelskim rozmawiałem, no to rezygnujemy z pielgrzymki. I wtedy Jaruzelski się wycofał, no nie, że prymasie, tak jeszcze daleko nie, i on pierwszy był tym, który szukał sposobu rozwiązania jakiegoś spotkania prywatnego, no nieoficjalnego. No i wtedy doszło do tego spotkania, do, i pamiętamy, w Dolinie Hochołowskiej, gdzie już arcybiskup Gocłowski towarzyszył Lechowi Wałęsie, i tam to spotkanie było. Natomiast inne były bardzo napięte. No, Ojciec Święty przyszedł z programem jednak Praw Człowieka, bo wtedy to było bardzo na czasie. I te spotkania, które były, zwłaszcza jak pamiętam, w belwederze, były takie pełne napięcia. Strona Partyjna, myśmy rozumieli, że to jest trudne i myśmy starali się rozumieć. I myślę, że Ojciec Święty bardzo rozumiał sytuację, ale był zasadniczy i te były rozmowy, myślę, że dość twarde. Niemniej Ojciec Święty realizował ten program religijny, jaki był. No, przecież spotkanie wtedy na stadionie dziesięciolecia, to było coś niepowtarzalnego. Ten entuzjazm, jaki się tam na stadionie obudził, to była właściwie no, Polska, Polska Solidarna, no, bez jakichś żadnych pod, podtekstów, to była religijność pełna i wiara w przyszłość. I, Wiara, że ten papież jest z nami i my idziemy ku lepszej przyszłości. <laughs> Podobnie niepokalano przecież to wioska. A ile tam było tej serdeczności, taki zwłaszcza od strony świata rolniczego, ojcowie franciszkanie byli bardzo usatysfakcjonowani. No, ojciec Maksymilian Kolbe przecież wtedy już błogosławiony, wyniesiony. Jakże to były piękne chwile. Najpogodniejszy był Poznań znowu beaty, beatyfikacja. I tylko, że z pogodnego, słonecznego Poznania przelecieliśmy helikopterami do Katowic, a tam deszcz ulewa. Ale to jest śląs, który jest odporny bardzo i wtedy no, słuchaliśmy bardzo uważnie to, co cięty mówił na tej ogromnej przestrzeni tam na lotnisku pod Śląskiem. No i stamtąd Jasna Góra. Jasna Góra jak, jak zwykle, jak każdego razu, to jest coś niezwykłego, zwłaszcza, że papież wtedy podarował Jasnej Górze swój pas, porę, poplamiony krwią jeszcze z jego zamachu, po spotkaniu z Jana jasnej górze no, przejazd do mm, Krakowa Kraków, no to już jest y, miasto, takie swojskie ojca świętego To była <tudna> trudna pielgrzymka, ale myślę dla nas dla, dla nas, dla Polski bardzo korzystna. Pamiętam pożegnanie potem na lotnisku y, Ojca Świętego. Y, tak samo jak i przywitanie w Warszawie na lotnisku Ojca Świętego. To były sygnały jak bardzo y, Polska jest inna od tej Polski oficjalnej, którą reprezentuje, żąda właściwie partia.